Siemano, z tej strony Slowly, witam was w kolejnym odcineczku z Hellcase'a na moim kanale. Jeżeli jeszcze sobie mojego kodu nie używasz, pierwszy link w opisie, wpisujesz sobie kod SLOWLYCYSY, dostajesz bonusik w postaci 10% do wpłaty. No i mordeczki, dzisiaj przetestujemy sobie skrzyneczki, te kurczę takie dolne, bo tutaj rzadko zaglądamy, a ich w sumie za wiele nie otwieraliśmy. Są to te zwykłe CS-owe skrzyneczki, więc spróbujemy dzisiaj swojego szczęścia. Zaczniemy sobie od takiego kilowata. No i zakręcimy sobie go 10 razy, $30. Pyk, poszło na tą jedną skrzyneczkę. No i zobaczymy, czy z kilowata nam coś wypadnie. No niestety nie widzę nic za ciekawego poza tą jedną M4, która pewnie nam zwróci skrzynkę. Nawet, no dobra, jest leciutki z niej proficik, ale to tylko z jednej. Więc niestety, kurczę, ta skrzyneczka nam się nie popisała. Jeszcze jedną próbę sobie damy. I czy coś mamy? No nie, niestety ponownie nic ciekawego nam nie wypadło, więc przechodzimy po prostu dalej. Może teraz sobie zrobimy po prostu jakąś bitwę z tymi skrzyneczkami, jakąś mieszaneczkę. Kurczę, tutaj była akurat, ale nie wbiłem do niej. No dobrze, ale więc zrobimy sobie sami jakąś taką mieszaneczkę. Zrobimy sobie wszystkie skrzynki CS-owe, pyk. Pyk, 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 pyk. Dobra, za $2, za 3. Za 3 Revolution, Hydra, Spectrum, Weapon, eSport. I chyba poza tym jeszcze dwoma skrzynkami to już chyba były naj... Nie, jeszcze jest tutaj za 40. Dobra, $138 będzie kosztować nas ta bitwa. Jest tu trochę tych skrzyneczek. Liczba skrzynek to maksymalnie 20. Aha, a my mamy ile? My mamy ich chyba na troszeczkę za wiele. No dobra, to usuńmy to najtańsze, że to jednak chcemy zobaczyć, ile my tu teraz tych skrzynek mamy. Jeszcze za dużo? No dobra, jeszcze. Jeszcze. Kurde, nie pokazuje się, ile w ogóle skrzynek zaznaczyłem. Może jak tu kliknę? Nie, no nie pokazuje się. Chociaż czekaj. Nie, nie, nie ma, kurczę. Mogłaby być taka informacja i teraz nie wiem, ile muszę usunąć. Ale muszę ich trochę usunąć. Jest tego, kurczę. Dużo tych skrzynek, zobaczcie, już usunąłem chyba z 10. Dobra, udało nam się stworzyć bitwę na 20. Zagraj z naszym botem i lecimy. Mamy $112 w bitwie. No i mamy tutaj naprawdę różne. Naprawdę te skrzynki są rozsiane cenowo naprawdę dużo. No bo jednak $40, a tam niektóre widziałem, że były po 2-4 dolary. No to jest, kurczę, przeskok całkiem spory. No zaczynamy zaledwie z 50 centami, tutaj 2,80 Whitefish, więc jest tu jakiś progres. Mach 7, PubDoc. No i tylko $3 na razie mamy, więc troszeczkę nam brakuje do tego winiego. No i czy poleci nam jakaś kostka? To jest ciekawe, bo kurczę, w tych skrzyniach jednak są poukrywane, może nie we wszystkich, ale w większości jakieś kostki są. Więc byłoby naprawdę świetnie, jeżeli by nam jakiś nożyk siadł w tej bitwie. Szczęśliwa liczba 777, no ale niestety tylko melodrama. Oj, mamy jakieś kostki Huntsmany. No i jest tak Izak za $2. Cały czas jeszcze jesteśmy w plecy. N249 Downtown. 11 skrzynka przeleciała nam i mamy kolejne M249, tym razem Deep Relief. O, to jest fajny gloczek, taki Lego Glock 370. No i mamy przewagę, udało nam się wrócić. No ale przydałoby nam się, żeby coś, kurczę, tam pod koniec poleciało, bo... Aha, no to fajny mu łępek poleciał. Bo, kurczę, powiem wam, że wydaliśmy tu $112, póki co nie widać, żeby to się miało zwrócić. No, najdroższa skrzynia jest jednak na końcu, więc tam się przekonamy, co nam wypadnie. Jest Stainless, 5,50. No, ale nasz przeciwnik cały czas lepsze dropy zgarnia. Faded Zebra, no moja troszkę lepsza, ale kurczę, $7 dalej brakuje. No, Guta niestety też nie otrzymamy. Jest Galil. Okej, okay. Rasemeczka, to będzie na pewno dla niego troszkę droższy skin. No i najdroższa skrzynka z tego zestawienia, dostajemy Auga, ale no niestety i tak bitwę przegrywamy. Nasz przeciwnik wygrał sobie $167, więc to nie jest, kurczę, jakoś zacnie dużo.
No niestety bitwa dzisiejsza przegrana. No dobrze, więc spróbujmy jeszcze sobie wjechać w tą najdroższą skrzynkę. Ona kurczę tutaj $40 kosztuje. Czy to się opłaca? Sprawdźmy to kurczę, bo wydaje mi się, że troszkę droga ta skrzynka. Nie mi ona w CS-ie kosztuje. Możliwe, że podobnie, albo nawet troszkę mniej. No ale jak tutaj leci? No jest MP7 za 26. Czyli straciliśmy 1/3 skrzynki. I znowu tracimy 1/3 skrzynki. I bitwę przegrywamy, więc stracimy w sumie $80. No nie wiem, nie siedzi mi ta skrzynka, bo... No zobaczcie, no z każdej na cztery skrzynki żadna skrzynka nam się nie zwróciła. Ani mi, ani naszemu przeciwnikowi. Ech, sobiutko. Dobra, wbijamy sobie teraz może tutaj za 117. Oj, nie udało mi się wbić, no trudno. No trudno, nie udało się dobić, to wbijemy do innej. Tu mamy za 14, ale to są... Nie, to nas nie interesuje za bardzo. Kenny S. Tu jest za 186, za 13,50. No to już wygląda lepiej. A to jest 11 skrzynek, aż kurde, nie, no to nie. No kusi to za 186, ale no... To jest większa część naszego balansu obecnego. O, tu mamy za 24, to wbijmy. To już wygląda ciekawiej. Mimo, że jest znowu KNS, to co, jest troszkę więcej innych skrzynek. No i mamy MP7 Bloodsport, 2,55. Lecimy dalej. Jest emeczka Tuffery, 6,50, dobra. Kowercik nam nie oddał. No i ten KNS, nieszczęsny KNS. Jest petka Vision i niestety przegrana. Kolejna przegrana w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, dzisiaj kompletnie przegrywamy wszystko po kolei. Każdą bitwę po kolei przegrywamy. Mam nadzieję, że to będzie bitwa, w której uda nam się to przełamać, bo już naprawdę jesteśmy bliscy przegrania wszystkiego. I nie robi się tu naprawdę ciekawie. $23, dobra, jest pierwszy dobry początek. Ale my potrzebujemy czegoś jeszcze. Jest Astralis, to jest $20. Okej. No i teraz emeczka. Oj, tutaj słabiutko, bardzo słabo. $11, a nasz przeciwnik 5 dych. No ze 100 trakiem mu poleciał. Nie wiem ile to kosztuje, to P90-30. I niestety kolejna bitwa dzisiaj przegrana. Kurczę, no naprawdę duże nieszczęście dzisiaj nam towarzyszy. Nie wiem kurczę co teraz w sumie zrobić, bo mamy $183, no trzeba by było wjechać w jakiegoś olina. Tutaj nam nie styknie już na to, ale mamy 9600 war tagów, które możemy wykorzystać na pewno w jakiś ciekawy sposób. Na przykład otwierając sobie takie 3 blasty, lecimy. 3 skrzyneczki blast, może coś ciekawego nam wsiądzie, no jest ten slide nuclear, no to jest wszystko około 10 zł skiny takie. No właśnie, no dobra, ale mamy kurczę na tą bitwę. Uskrobaliśmy $186, odpalamy, wjeżdżamy, oczywiście z botami, nie będziemy tu już się wybrzydzać. No i ewentualnie ta bitwa może nas uratować. Jeżeli przegramy, no to jesteśmy już wyzerowani kompletnie, jest boom. O kurwa, co jest grane, ty, AWP boom, nie, dobra. Lore, dobra. To będzie gruba bitwa. O kurna. Ja pierdzielę. Dobra, ostatnia. Jeszcze kałaszek Nightwish nam siada. $873 wpadają na nasze konto. Łącznie 1658 w ostatniej bitwie. Coś takiego. Wow. Wow. AWP boom w ostatniej skrzyneczce. W pierwszej skrzyneczce w ostatniej bitwie. Jestem pod naprawdę ogromnym wrażeniem. Jeszcze Falchion Lore nam tutaj siadł od przeciwnika. Jeszcze Golden Koi. Factory New Statrak. Obrzydliwy skin, ale obrzydliwie drogi. $300. Ja sobie go od razu sprzedam, bo to mi się na pewno nie przyda. To sobie sprzedamy. To zostawimy, to sprzedamy. W sumie to już sprzedajmy wszystko, co tu mamy do końca. I idziemy jeszcze na ostatnią bitwę. Za $575 tutaj coś może znajdziemy. Czy coś jest stworzonego? Tutaj mamy za 50, wbijamy od razu. I mam nadzieję, że rozjeżdżamy. Rozjeżdżamy tą bitwę w tym momencie. Bot Urlik. Proszę coś fajniutkiego jeszcze na zakończenie odcineczka.
2.68, okej. Szału nie ma, P90, lepszy od naszego przeciwnika, już widzimy postanie, no i Jax. Dziękuję bardzo. Dziękuję, jeszcze kurde Wellworn StatTrak, dziękuję bardzo. 150 dolarków, 167 zgarnięte łącznie, dziękuję bardzo wam za oglądanie. I dziękuję Hellcase'owi za tak naprawdę kozackie dropy. Na razie, pamiętajcie o kodzie Slowly. Cześć!